Witam bardzo serdecznie na moim kanale Sunline Tarot. Witam wszystkie byki. Zapraszam do wysłuchania horoskopu grudniowego. Tutaj właśnie kartą, która będzie przewodziła w tym miesiącu, jest dwójka buław. Byki w tym miesiącu staną przed wyborami. Działanie jednak pozostanie w myślach na tę chwilę w tym miesiącu, ponieważ podjęcie decyzji będzie wymagało odwagi, wysiłku. Także tutaj wydarzenia mogą mieć jakiś związek z nieruchomościami. Dla niektórych, nie dla wszystkich. Oczywiście w finansach i w pracy mogą nastąpić różnego rodzaju dylematy, niezdecydowanie, brak decyzji. W miłości również też zapowiada to czas rozmyślań i rozterek, ale również wybory co do partnera, obawy, takie rozterki, czy bardziej się zaangażować, czy nie. Dla samotnych, którego partnera wybrać, właśnie takie różnego rodzaju dylematy. Co stoi na przeszkodzie w tym miesiącu? Macie bardzo dużo do zaoferowania, ale będziecie się odgradzać od innych osób, możliwe właśnie problemy w relacjach. Choć zazwyczaj ogólnie byki są zadowolone z siebie, ze swojego życia, jakie prowadzą. Mają to spełnienie w życiu, potrafią korzystać z życia, no to w tym miesiącu będą się od innych odgradzać. Co odchodzi do przeszłości? Ósemka monet. Przestaniecie może stawiać sobie zbyt wysokie wymagania. Może taka ostrożność zbytnia też odejdzie do przeszłości. Także gromadzenie niepotrzebnych rzeczy wokół siebie to właśnie będzie przeszłością. Czasem tutaj jakieś próżne ambicje odejdą właśnie. Dalej, wasze myśli, dziewiątka mieczy, no myśli będą trochę smutne, dziewiątka mieczy sugeruje, że może tutaj nazbyt wiele obowiązków przyjęliście na siebie, czujecie się zagubieni, zrozpaczeni, może w nocy męczą was koszmary, boicie się podświadomie utraty pracy, utraty finansów, myślicie o, zadręczacie się o finanse. Takie myśli, ale jak będziecie działać? Będziecie działać drobnymi kroczkami do przodu, pomału w finansach. Możliwe, że niektórzy będą składali jakiś wniosek, czy jakieś orzeczenie, może dla niektórych kurs doszkalający, jakieś drobne tutaj właśnie sprawy do załatwienia. Ale na pewno z rozsądkiem, bo energia monet o tym mówi, i nawet w uczuciach. Ogólnie raczej dobre relacje. Dobrze, kochani. Najbliższa przyszłość. Siódemka kielichów. Będziecie mieć dużo możliwości do wyboru. Jak również nie będziecie mogli podjąć decyzji, bo to jest karta marzeń, iluzji. Będziecie marzyć. Dla niektórych impreza z alkoholem w najbliższej przyszłości, świętowanie. Czasem tutaj właśnie dobry film czy książkę dobrą przeczytacie w grudniu. Zainspirować was może tutaj właśnie jakaś literatura. W podstawach odpoczynek, miecze, czwórka mieczy, powinniście znaleźć czas wyłącznie dla siebie. To jest bardzo ważne. Człowiek musi się odprężyć, naładować na nowo swoje siły. Dla niektórych krótki urlop, krótki odpoczynek. W decyzjach nie należy się spieszyć, jeśli będzie takowa do podjęcia. W rodzinie, kochani, koło fortuny, wydarzenia losowe mogą mieć miejsce w tym miesiącu, czyli jakieś niespodziewane. Także decyzje, nowy cykl
Tu możliwa poprawa finansów w tym miesiącu. Także nie należy przegapić decyzji przy czwórce kielichów. Nie należy przegapić okazji, bo tutaj właśnie może być także jakaś decyzja do podjęcia, jakaś okazja. Tutaj czwórka kielichów o tym nam przypomina. Rada jest w czwórce kielichów od Tarota, aby człowiek poszukał dla siebie dróg, które go właśnie zainspirują. Tak, bo tu w tej karcie monotonia, nuda jest pokazana, więc nie dajcie się. Nie dajcie się naprawdę monotonii ani nudzie w tym miesiącu, drogie byki. Wynik, rycerz buław dla Was, piękna energia. Możliwy wyjazd tutaj, może nawet służbowy. Dla niektórych przeprowadzka, na przykład w firmie, pomimo właśnie tutaj różnych perypetii, monotonii i iluzji, będziecie jednak z zapałem podchodzili do pracy, ale też i niecierpliwi będziecie w jej wykonaniu. Duża rywalizacja w pracy w tym miesiącu, dla niektórych oferta pracy za granicą czy emigracja. Nawet dobre zdrowie ogólnie w tym miesiącu. Odpocznijcie, bo macie to w podstawach. Kochani, ja Wam życzę wspaniałego odpoczynku, dużo relaksu w grudniu, abyście tak ciężko nie pracowali. Wesołych świąt, dużo radości, dużo optymizmu i oczywiście dużo, dużo zdrowia. Pozdrawiam serdecznie.